działać łapkami. No i tak to jest właśnie na Happy to Chat Bench. Pełna integracja i poznaliśmy się przed chwilą, a już tak, mamy jakieś pomysły. Takie pomysły. No. Pierwsza taka ławeczka w kraju, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Bardzo lubimy ten pomysł i jesteśmy dumni, że pierwszy jest tutaj u nas w centrum. Ławka oznacza, że jeśli się usiądzie, to jest się otwartym na rozmowę, a więc osoba, która dołącza, również jest otwarta na rozmowę. Jest to zdecydowanie ułatwienie, ponieważ podchodząc do osoby na mieście, nie jesteśmy pewni, czy z drugiej strony intencja jest taka sama. Cała idea jest oczywiście zapoczątkowana w Cardiff przez Alison Owen-Jones. Natomiast ideą jest fakt, że na świecie zapomina się, że należy z ludźmi rozmawiać. Zwłaszcza przy pandemii ludzie izolowali się w domu i trudno jest podejść do drugiego człowieka i zacząć rozmowę. Dlatego ta ławka ma na celu zachęcenie do rozmowy, ale również ułatwienie i po prostu łączenie ludzi w społeczeństwie. Testowałem, super jest, tak, bardzo, bardzo wygodne i fajne tam rzeczy. Już poznałem kilka osób, już siedziałem tam na ławkę i bardzo, bardzo cieszyłem się tego już używać. Ta idea naprawdę nas bardzo dotknęła i no chcielibyśmy, żeby to nie tylko nasze ławki, ale żeby każdy producent ławek, każdy, kto tę ławkę może ma, jakby przekształcił ją, żeby ta informacja trafiła do miast, do włodarzy, do obiektów, które posiadają takie lokalizacje. Bo wydaje mi się, że to jest jakby postawa godna uwagi, nie tylko ze względu na ławkę, ale w ogóle na tą wrażliwość człowieka na człowieka. I to jest najważniejsze, że to trochę pokazuje, że dzisiaj każdy z nas jest trochę samotny, a z drugiej strony ten drugi człowiek też jest samotny, więc wystarczy po prostu do siebie troszkę się zbliżyć.